witam serdecznie, pozdrawiam. Co Wam powiem dzisiaj? Większość z Was na pewno zwróciła już na to uwagę, że w ciągu całego życia przychodzą do nas różne informacje. Dużo osób tego nie widzi. Dlaczego? No bo biegnie rano z głową w dół, ma zakodowane, co ma zrobić, wielki problem i tak dalej. I nie skupia się na tym, ale wystarczy się wyciszyć, przestać myśleć o natłoku tego, co nam się nagromadziło w głowie i zauważycie. A zwróćcie uwagę, jeżeli zrobicie sobie taką pustkę w głowie, nie analizujecie powiedzmy swojego problemu czy czegoś, co nie możecie rozwiązać, wystarczy, że zapytacie, nie wiem, jak mam to zrobić, a chciałabym otrzymać odpowiedź i otrzymacie ją. Będzie to w piosence, będzie to na szyldzie jakimś, w reklamie usłyszycie jakieś zdanie wyłapane powiedzmy z radia. Może to być ktoś, kto Wam powie przez przypadek, będzie przychodził koło Was lub będziecie jechać tramwajem, usłyszycie coś od kogoś i to będzie podpowiedź, tak? I fajnie jest zwracać na to uwagę. Czasami jest tak, że siedzicie, macie problem, zamyśliliście się, usiedliście sobie, tak jak ja powiedzmy teraz, i coś się pytacie, ni stąd, ni zowąd usiadł Wam motylek na dłoni lub na ramieniu. Zwracajcie na to uwagę, tak? To są takie znaki, drogowskazy. Jest ich mnóstwo. Każdego dnia otrzymujemy, albo we śnie, albo właśnie patrząc w niebo, albo na drzewo, albo na kwiatek, gdziekolwiek. Cały czas jesteśmy otoczeni drogowskazami. To jest tak jak na przykład ja. Idę sobie ulicą, tak? I nie zwracam na znaki drogowe, bo w tym momencie idę, tak? Ale kierowca, żeby wiedział, dokąd jedzie, no niestety musi zerkać. Tak samo jest w życiu. Można sobie iść z głową w dół i nie patrzeć na te znaki. A można właśnie patrzeć i dojdzie się o wiele dalej. Ludzie też są naszymi drogowskazami, znakami. Każda osoba, która pojawia się na naszej drodze, pokazuje nam kierunek. Jedna pokaże nam, powiedzmy, do baru, jedna w stronę narkotyków, jedna w cudowną zabawę, jeszcze inna w rozwój duchowy. To, że mamy drogowskazy, to jest super. Nie ma przymusu, że jeżeli spotkasz osobę, to musisz iść tam, gdzie ona. Nie. Ty słuchasz, patrzysz i musisz zarezonować z tym. Ja wiem po sobie, kiedy kończyłam sobie swoje warsztaty, to nie było tak, że ja grzebałam w książkach, czytałam, pytałam, analizowałam. To działo się zupełnie przez przypadek. Kiedy na przykład kończyłam Reiki, ja nie wiedziałam, co to jest. A jak się stało, że znalazłam się na tych warsztatach? A przez to, że poszłam ze swoim kręgosłupem. Medycyna taka normalna nie dawała rady sobie, no bo już stwierdzili, że to jest normalne. Kręgosłup ma co druga osoba chory, więc ja szukałam innych dróg. Tak? Chodziłam do osób, które mi nastawiały kręgosłup. Kiedyś usłyszałam o takim panu niedaleko mnie, bioterapeucie. Nawet ja nie wiedziałam, kim on jest, bo większość ludzi zaraz analizuje, pyta się, zastanawia, a ja nie. Po prostu dowiedziałam się, nie wiedziałam, kim on jest, pojechałam, tak? No i właśnie przez przypadek znalazłam się tam, zaczęłam z nim chwileczkę rozmawiać i dowiedziałam się, że my mamy tą zdolność w sobie, tak? Uzdrawiania, leczenia, że mogę sama sobie to zrobić, że to, co on robi, to najzwyczajniej w świecie skończył sobie warsztaty i dzięki temu się rozwija. Ja sobie pomyślałam, wow, po co ja mam jeździć do takiej osoby, tracić czas i pieniążki, jak ja mogę sobie w każdej chwili, kiedy mnie zaboli sobie takie coś robić. No
No wiadomo, żeby to robić, nie wymyślę sobie sama technik i tak dalej. Więc poszłam sobie na te warsztaty. Później właśnie też przez przypadek znalazłam się na Sylwie. W ogóle tego nie potrzebowałam, ale też to zarezonowało ze mną. I dowiedziałam się, dzięki temu, że tam poszłam, że połowę rzeczy ja już robiłam sama, nie znając technik, nie znając nic, nie czytałam nigdy żadnych książek. I było fajne, bo znowu się coś tam dowiedziałam, tak? A samemu już bardzo ciężko dojść bez drogowskazu. To jest tak, jakbyśmy się wybrali jakimś szlakiem w góry na wycieczkę, czy chcieli zwiedzić jakiś kraj. I zupełnie nie wzięliśmy sobie kompasu, mapy, nie poczytaliśmy nic, wysiedliśmy i tak szukamy, tak? No fajnie, spędzimy na pewno czas, ale stracimy dużo czasu, żeby zobaczyć najważniejsze, powiedzmy, obiekty, zabytki. A jeżeli my już mamy te drogowskazy, to wtedy idziemy tam i sami wybieramy, czy chcę dzisiaj być tu, czy jutro dotrę, czy chcę wszystkie obejrzeć, czy sobie wybieram. Tak samo jest z tymi rzeczami. Ja już tak kiedyś mówiłam, nie lubię czytać. Jeżeli już, to otwieram książkę gdzieś tam przez przypadek, jedno, dwa, trzy zdania, wpada mi jakaś informacja i mi naprawdę już to dużo daje, tak? Więc ja też nie idę do księgarni, powiedzmy, czy gdzieś nie szukam. Jest większość ludzi, że szuka, czyta, po 10 książek kupuje. Ja nie, po prostu idę, przechodzę. Gdybym zerknęła, powiedzmy, na tą książkę i ona mnie przyciągnęła, to wtedy ją kupię. Ale jak mi ktoś powie, 5 osób, słuchaj, kup sobie, bo fajna, to niekoniecznie, tak? Ja się kieruję taką intuicją w kupowaniu ubrań, butów, wszystkiego. Dlaczego ludzie mają problem z kupowaniem? Mam w rodzinie i znajomych, idą do sklepu, stoi, mierzy, wychodzi, wraca, na drugi dzień z powrotem idzie, jeszcze raz mierzy i tak nie kupi. No bo kieruje się rozumem. Ten rozum jej cały czas miesza. Kupić, nie kupić, tak, w lewo, w prawo. A ja nie. Ja w ogóle wyłączam rozum. Idę, zawsze jest tak, że przyciągnę mnie wzrok. Jak mnie wzrok przyciągnął, to idę i mierzę. Ubieram dosłownie minutę. Już wiem, że tą rzecz chcę albo nie chcę. Nie mam problemu z wybieraniem. Tak samo gdzieś przeczytam jakieś przysłowie i ono mi wystarcza, żeby wprowadzić znowu coś w swoje życie. Znowu jest moim drogowskazem. Wiadomo, że ja go nie uczę się na pamięć, nie klepię. Po co mi się uczyć, ale on zostawia jakiś ślad, myśl, która ta myśl mnie prowadzi. Wczoraj sobie też coś zobaczyłam. No wiadomo, internet to jest taka fajna rzecz. Oczywiście nie szukałam tego specjalnie. Pojawiło się na mojej drodze. Przedwczoraj też fajną rzecz oglądałam. Tak mnie zainspirowało, że szkoda mi było przerwać i poszłam o 4 spać. Dosłownie. No nie chciałam przerywać tego. I to był mój drogowskaz, kochani, znowu. I ktoś mówi, że po co warsztaty, po co kursy, po co czytać. No właśnie po to, że idziemy krótszą drogą, tak? Ja nie muszę dosłownie stosować to, co przeczytałam, ale to jest mój drogowskaz. On mi pomaga w czymś, tak? Kochani, zobaczcie na mnie, ile ja już mam lat i gdzie ja zaszłam. Czy ja tak daleko zaszłam, idąc tylko sama? No nie. A jeżeli zaczynam zwracać uwagę na drogowskazy, cokolwiek by to było, czy to jest film, czy to jest osoba, czy to jest książka, jeżeli ona mnie przyciągnie, to znaczy, że to jest dla mnie, to jest moja droga, to jest mój drogowskaz. Ja zwróciłam dzisiaj na to uwagę. No i właśnie wczoraj coś sobie przeczytałam. No jak sobie przeczytałam, to zaraz sobie mówię, trzeba wytestować. Bo większość ludzi czyta i nic z tym nie robi, tak? Idzie na warsztaty, nic nie robi. No to nie tędy droga. Nie rozwija się, później mówi, że to nie działa i tak dalej. No każdy ma swoją drogę, swoje tempo. Ja nie chcę stać w miejscu, ja ciągle chcę iść do przodu, tak? Bo ja nie jestem już taka młodziutka i mi szkoda czasu stać i żeby samemu się rozwijać, tak? Halo. I dlatego mówię,
mi są potrzebne drogowskazy i ja chętnie idę sobie szlakiem wytyczonym. Czasami oczywiście zboczę z drogi, wprowadzam swoje rzeczy, co są moje, co sobie wymyśliłam, czego zapragnęłam, oczywiście, że to robię, ale fajnie, jeżeli coś przeczytam. I tak jak zaczęłam mówić, wczoraj coś przeczytałam, znaczy usłyszałam, rano sobie wstałam, no i sobie myślę, a dlaczego by się nie zabawić? A co mi szkodzi? Zajmie mi to pół minuty czasu. No i niesamowite. Zrobiłam to. Nie będę już Wam mówić szczegółów, troszeczkę wprowadzę w tajemnice. Nieistotne, kochani. To są takie moje rzeczy, które ja czytam, moje drogowskazy. Was w ogóle to nie musi interesować i nawet nie mówię, bo większość osób, kto jest nie w temacie, jeszcze nie jest na tej drodze, to potem różne rzeczy myśli. A ja się po prostu bawię, delektuję. No i ten mój drogowskaz, tak jak już mówię, sobie wzięłam, zrobiłam, zajęło mi to pół minuty, za dwie minuty już się coś zadziało, kochani. W takim błyskawicznym tempie. I to jest niesamowite. I to, co się zadziało, to jest fantastyczne, bo przyszła odpowiedź na moje pytanie, które sobie zadałam, nie wiem, dwa tygodnie wcześniej, też nie ma aż takiego znaczenia. Otóż nasze życie, wszystko to jest energia, rezonowanie. Ja sobie jeszcze tak dołożyłam do tego puzzle, które się dopasowują. Bierzemy sobie puzzle, pasują nam, nie pasują. No i właśnie, znalazły się puzzle. Zwróciłam na uwagę na coś, nie będę Wam mówiła szczegółów. I coś mi tu, najpierw mi się wydawało, o, pasują, jak ulał, pasują. Zerknęłam, pasuje to, lepiej nie mogły się dopasować. Za parę dni przychodzi mi myśl, w ogóle nie myślałam o tej sprawie, nie pasuje mi coś tu. Dostałam sygnał, ale sobie myślę, ale w końcu co mnie to obchodzi? To nie jest moja sprawa. I odpuściłam to. Znowu wróciła myśl dotycząca tej sprawy. Znowu mi światełko dało mi coś do myślenia. Skoro drugi raz przyszło, pomyślałam sobie, muszę rozwiązać to, bo mi daje znowu pytanie. Dlaczego tak jest? Coś mi tu nie pasuje. I właśnie dzisiaj dostałam już tą odpowiedź. Dzięki temu, że wczoraj obejrzałam sobie coś, zrobiłam i dzisiaj dostałam odpowiedź. Ten puzzle nie pasuje tu. Nie pasuje. On się starał dopasować albo ktoś do tego puzzla, ale ten puzzle nie pasuje. I wcześniej czy później on się oderwie. Bo chcę Wam powiedzieć prosto, żeby się nie zrozumieli, a nie chcę mówić szczegółami. Chodzi o to, że odejdzie ten puzzle dalej, bo zrozumie, że to nie jest jego miejsce. I to jest takie niesamowite. Tak jak ja siedzę tutaj, mówię do Was, ja już się nauczyłam kontaktów. Mówię do Was, a czuję tu od dołu chłód od kamienia. Chłód na nogach czuję, jak mnie łaskocze trawa, listki i wilgoć pod stopami. Umiem sobie to jakby przyciągnąć, czyli tak jestem jak magnes. Mogę z Wami mówić, a mam już taką podzielność, że mimo, że do Was mówię, skupiam się na tym, co mówię, to moje ciało czuje tu, gdzie jestem, gdzie przebywam. Tak rezonuję już z tą przyrodą i umiem sobie wyłapać
to piękno. Teraz usłyszałam, jak wiaterek zaczyna szumieć. Także kochani, to jest niesamowite. Właśnie. I trzeba się tego nauczyć. A jak się nauczyć? No właśnie, wyciszać się, bardziej zwracać uwagę. Zacznijcie się bawić. Wychodzę z domu i gdzie? Zamykam drzwi i gdzie moje oczy się zatrzymały. Idę sobie gdzieś parkiem, patrzę, gdzie mój wzrok się zatrzymał. Czy powiedzmy na kwiatach, czy na piesku, czy na staruszce, czy na parze zakochanej, która właśnie się przemieszcza. I zastanów się, co poczułeś w tym momencie, jak widzisz zakochaną parę. Co poczuło twoje serce, jak widzisz staruszkę? Czy to jest strach? Czy to jest taka miłość do niej? Czy tak sobie można pomyśleć, że ten człowiek ma jakiś zasób wiedzy, że przeżył coś, ile w nim musi być nagromadzonych rzeczy z całego życia? Może smutku, może radości. Pobawcie się tak. To jest takie cudowne. Ja się tak bawię i tak jak mówię,